Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. Dzisiaj, zwłaszcza wieczorem, być może wielokrotnie wysłuchamy radosną wieść, którą zwiastowali aniołowie pasterzom na polach betlejemskich. A tę wieść czytamy z Ewangelii Łukasza z 2 rozdziału. Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Witam was, drodzy, i pozdrawiam bardzo serdecznie w ten szczególny, wyjątkowy dzień. Mówi się ogólnie i w zasadzie chyba zgadzam się z tym, że przed nami szczególny wieczór, wieczór wigilijny. Wiele pieśni, piosenek związanych jest z tym wieczorem. Zacytuję chociaż jedną: Wigilia, przystrojony biały stół. Zaprasza, gościu, z nami siądź, opłatek weź i z nami dziel. Trwają być może w waszych domach ostatnie przygotowania do tego szczególnego wieczoru, ale może pojawiają się też pytania, jaki on będzie. No właśnie, też mogę postawić sobie takie pytanie. Stół przygotowany, biały obrus na stole, ale jeszcze nie nakryty. Jakie potrawy pojawią się na tym stole? Czy w ogóle się pojawią? Nie wiem. Czy będą mi sprawiały radość? Czy mnie zasmucą? Choinka. Na razie wygląda trochę smutno. Nie świeci, nie skrzy się wielobarwnymi światełkami. Nie jest przyozdobiona różnego rodzaju ozdobami. Czy się zmieni? Czy pojawią się światełka? Czy pojawią się ozdoby? Nie wiem. Czy to zburzy moją radość? Pod choinką na razie nie ma prezentów. Czy się pojawią? Czy rozradują moje serce? Czy też jak ich nie będzie, to się zasmucę? Ale myślę, że to są bardziej prozaiczne sprawy. Być może niejednego z nas nurtuje dzisiaj pytanie, a jaki to będzie wieczór, bo z kim go spędzę? Być może nie będzie tych, którzy w ostatnim roku od nas odeszli, zostali odwołani z tego świata i zastanawiamy się, jak będzie smutno, jak będziemy przeżywać ten wieczór. Być może nie będzie naszych bliskich z powodu pandemii i ograniczeń, że nie możemy w licznym rodzinnym gronie i gronie przyjaciół się spotkać i przeżywać tego wieczoru. Niedawno usłyszałem z ust młodej dziewczyny: nie mogę sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał ten wieczór, bo nie będzie brata po raz pierwszy w moim życiu na Wigilii, który założył rodzinę i będzie ją spędzał u teściów. Chyba cały wieczór będę płakała. Moi drodzy, chciałem zapytać, co jest najważniejsze i co wlewa radość w ten wigilijny wieczór i święta Bożego Narodzenia? Kogo nie powinno zabraknąć? I nie będę się wymądrzał, ale chciałbym wam zacytować słowa bardzo mądrej, bardzo dobrej kobiety, matki Ewy, Ewy von Thiele Winkler. Ancili Domini, czyli służebnicy pańskiej, która napisała tak: tylko w tym stopniu, w jakim gasną w nas światła tego świata, zaczyna przebłyskiwać w nas odblask wiecznej światłości. Dopóki oko nasze zaślepione jest błyskotkami tego świata i sprawiają mu one przyjemność, dopóki rozgląda się za źródłami ziemskich przyjemności, tak długo nie jest ono zdalne do dostrzegania tego, co istotne, a co wylewa się z ogniska radości nieziemskiej. Wszyscy jesteśmy powołani do oglądania Boga, bo tylko w tym oglądaniu mamy zapewnioną radość, o której aniołowie zwiastowali pasterzom. A więc nie ma dla nas innej drogi. Musimy pójść za wezwaniem anielskim i złożyć pokłon dziecięciu betlejemskiemu. Tu jest zamknięta tajemnica radości naszego serca.
Życzę Wam, drodzy, żeby wigilijny wieczór i w nadchodzące święta Bożego Narodzenia nie zabrakło w naszych domach, w naszych sercach, w naszym myśleniu tego, który przyszedł, aby rozradowywać w każdym czasie, aby rozpraszać wszelkie mroki ciemności, bez względu na to, jak straszne i mroczne by one nie były. Tego, który przychodzi ze swoją miłością i pokojem i chce, aby Jego miłość, Jego pokój i Jego radość opanowały cały świat. Niech te święta przeżywane z dzieciątkiem betlejemskim, z Jezusem Chrystusem, będą rzeczywiście bez względu na zewnętrzne okoliczności świętami radości, miłości i pokoju. Amen.